Witam Was serdecznie. Jest piątek, 24 kwietnia 2020 roku, 32 dzień narodowej izolacji Wielkiej Brytanii. No tak pokrótce, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, jak widzicie zresztą. Przyroda obudziła się już zupełnie. No tak do 22 stopni, nawet może cieplej momentami, ładna pogoda, trochę wieje. Jak być może zauważyliście, wczorajszy i przedwczorajszy vlog rzuciłem razem. Stało się to tak dlatego, że wczoraj miałem trochę problemów, a nic się specjalnie nie działo, żadnych wydarzeń i pogoda była podobna, więc pozwoliłem sobie po prostu tak zrobić. Dzisiaj jestem uziemiony, dlatego mogłem sobie pozwolić na spacer, kolejny spacer do parku. Trochę ludzi, ale nie ma tak aż takich dużych tłumów. No mówię, cały czas tutaj widzicie, jak przyroda ładnie już się obudziła. Cóż, za chwilę jeszcze udało mi się tak, co za chwilę zobaczycie, udało mi się nakręcić fajny widok młodego lisa w parku. No i cóż, i z tym ładnym widokiem przyrody, to jest młody lis, który po prostu co chwilę sobie wychodził i szukał jakiegoś jedzenia. No i z tym widokiem właściwie zostawiam Was. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. A Wy sobie obejrzyjcie to do końca, jak będziecie chcieli. Na razie, cześć. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bardzo podobał. Byłoby wspaniale, gdybyś dał łapkę w górę i zostawił krótki komentarz pod dzisiejszym filmem. Co więcej, bardzo zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych. Zapraszam Cię również do obserwowania mojego profilu na Instagramie, dzięki czemu będziesz zawsze mógł być na bieżąco i mógł śledzić to, co się u mnie dzieje. Na Instagramie profil o nazwie Equitish. Link znajdziesz w opisie filmu.
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał, proszę. Pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach na bieżąco. Ponadto teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć na pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania. Na razie, cześć.